Cześć, z tej strony Paweł Balejko. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka mojego podcastu. Dziś moim gościem jest Paweł Marciocha z kanału Gdzieś Ty Był. Paweł opowie nam, jak łączy pracę w korporacji z podróżowaniem, po co są mu dwa telefony w podróży, no i jak zrobił tą dziurę w swoim dronie. Pogadamy też o kierunkach na bliższą i dalszą podróż i dlaczego nie warto bać się podróżować. Nie ma co zwlekać. Zapraszam. To gdzieś ty ostatnio, Pawciu, był? Gdzieś ty był? Gdzieś ja był? Gdzieś ty był ostatnio? Gdzieś ja nie był. Ostatnio trochę się kręciłem po Polsce, oczywiście. A z takich większych wyjazdów to ostatnia moja podróż, w sumie to była Słowenia, ja myślałem, że Uzbekistan, ale tak, jeszcze byłem po drodze w Słowenii i to było niedawno, a wcześniej taka większa moja podróż to właśnie Uzbekistan i tak, tam byłem prawie miesiąc. Miesiąc w Uzbekistanie? Prawie. A Słowenia to chyba był jakiś taki wypad weekendowy, co? Tak, to były takie 5 dni, więc... Tak, weekendowo, spontanicznie, ale bardzo intensywnie, bo wiadomo, że jak się ma mało czasu i mało dni, to, no. To trzeba, żeby zobaczyć wszystko, to trzeba szybko jechać. Wiadomo, że to też nie jest trochę inne zwiedzanie niż właśnie miesięczne Uzbekistan, gdzie możesz sobie bardziej poczerpać czas z ludźmi niż tylko i wyłącznie odhaczać miejsca, w których, które chcesz zobaczyć. Ale co, wolisz sobie pojechać gdzieś w jedno miejsce na dłużej? Znaczy w sumie nie w jedno miejsce, tylko tak na przykład jeden kraj na dłużej. Czy wolisz sobie na przykład skoczyć, wiesz, na 5 dni Słowenia, potem załóżmy 5 dni w następnym kraju, 5 dni w następnym i tak być cały czas ciągle w ruchu? Czy uważam, że 5 dni na poznanie jakiegokolwiek kraju to jest za mało? Ja osobiście wolę właśnie poświęcić takie 2, 3, 4 tygodnie na kraj, a nawet myślę, że w wielu krajach takie 4 tygodnie, takie na przykład takiej Rosji. To Rosji w 4 tygodnie? Ogromny kraj, to nie ma szans zobaczyć, no. Więc wiadomo, że ja trochę inaczej podchodzę do tych krajów europejskich, gdzie ta kultura jest zbliżona do kultury naszej polskiej, a inaczej właśnie... podchodzę do krajów typu Uzbekistan, Kirgistan, Iran, gdzie tam jakby trzeba trochę bardziej wejść, trochę też poznać tą kulturę, trochę się do niej też może przygotować, bo jednak wjeżdżając do Iranu, ja na przykład byłem tam też niecały miesiąc, no to pożegnałem się na miesiąc z krótkimi spodniami, mimo tego, że było 40 stopni, ale no jakby strój w Iranie nie jest, w sensie jest czymś istotnym, i krótkie spodenki nie są najbardziej poważanym strojem, więc niestety czasami trzeba. No więc musiała się poświęcić. Tak, poświęciłem się i było super. Czyli co najbardziej Cię interesuje w podróży poznawanie kultury? Chyba tak, bo tak jak sobie rozkminiam to, jak ja podróżuję akurat, to mam wrażenie, i porównując się też do innych osób, które podróżują, to dla mnie istotne jest bardzo poznawanie ludzi i spędzanie z nimi czasu i poznawanie tej lokalnej kultury. Wiadomo, że ładne widoczki też są fajne, no ale to jakby jest trochę na drugim planie. Budynki na przykład, dobra, no też są przy okazji, też są spoko, ale nie, jakby dla mnie chyba najbardziej istotna jest ta część kulturowa. Mimo tego, że czasami mam takie wrażenie, że ja wybieram kraje, które nie są ładne, ale są ciekawe kulturowo. I czasami jak sobie oglądam relacje, czy to na Instagramie, czy na YouTubie innych osób, to myślę, wow, ale mają ładnie, a ja sobie na przykład siedzę wtedy w, nie wiem, w Kurdystanie, w Iraku i tam jakby głównie to jest po prostu pustynia, nie? Która nie jest super ładna. Czyli co, byłbyś usatysfakcjonowany, gdybyś pojechał do jakiegoś kraju, poznał kulturę, poznał ludzi, a nie miał czasu zobaczyć na przykład zabytków? Jeśli chodzi o zabytki, to wiadomo, że no tak, jakby warto zobaczyć je. To też na pewno się wiąże jakoś tam z tym, co się dzieje w danym kraju, czy to historycznie, czy tam kulturowo te zabytki, ale też nie oszukujmy się, te zabytki w czasach przed pandemią, no to kumulowały dużo turystów, a ja jakby unikam raczej tych turystów, bo jakby po co mi oni? No tak.
Czy ty sobie poradzisz bez... Właśnie im mniej turystów tobie, to tym lepiej, nie? Tak jest, niestety. Ale ty też celujesz głównie w takie kraje, gdzie będzie wiesz, że jest dużo mniej turystów? Nie, chyba nie. Aż tak to może nie to, że celuję. Bardziej celuję w kraje, które... Nawet nie wiem, czy to jest taki dobór, że mniej turystów, czy... Te kraje, które mnie interesują po prostu. Bo na przykład tam takie kraje, które w chwili obecnej mnie nie, jakoś super nie pociągają. To są na przykład Stany Zjednoczone. Stany się nie pociągają? Nie. Ta sławna Route 66, wiesz. Znaczy, oczywiście w przyszłości bym chciał, bo uważam, że też jest kraj, który ma ogromną powierzchnię i ma od oceanów po góry, po kaniony, po też jakąś tam kulturę. Ale w chwili obecnej raczej bardziej mnie tak intryguje podróż właśnie na Bliski Wschód, do Azji Środkowo-Wschodniej czy do Azji Środkowej albo Wschodniej. Plus może później Ameryka Południowa, później może Afryka, a dopiero na końcu tam te Australie i Ameryki Południowe, które są, nie szkodzimy się, kulturowe są bliskie nam, Europejczykom. Ameryka Południowa? Północna. Północna? Tak. Myślę, że i mentalnie jesteśmy już na podobnym poziomie pewnie. Wiadomo, że mamy inne jakieś tam przekonania i doświadczenia, i historia nas inaczej ukształtowała. O, tego słowa szukałem. Ale myślę, że w porównaniu właśnie do Azji, to gdzieś tam tak historycznie, politycznie nas to inaczej ukształtowało, dużo bardziej. A jeżeli chodzi o twój plecak na podróż bliską, a podróż daleką, bardzo się różni? Jeżeli jedziesz na przykład, no nawet załóżmy jedziesz do Czech, ale jedziesz załóżmy na miesiąc. To zależy, czy jadę samochodem, bo to jest problem. Samochód zawsze jest najgorszym rozwiązaniem, ponieważ wtedy myślisz, że przyda ci się wszystko. Później masz dużo przestrzeń, nie musisz ograniczać się, więc bagażnik jest duży i szeroki. Ale jeśli chodzi o taką podróż z plecakiem stricte, to uważam, że... No załóżmy, jeżeli lecisz samolotem, na pewno lecisz samolotem. No. To myślę, że się nie różni dużo. Zarówno długa podróż, jak i krótka. Wiadomo też kwestia tego, czy masz bagaż podręczny tylko, czy nie. Ale no ja akurat staram się tego bagażu mieć jak najmniej, bo wiadomo, że jeśli to jest miesiąc podróży, to później z tym bagażem przez miesiąc na przykład musisz chodzić. No tak. Czy rzeczywiście wezmę sobie ubrań na miesiąc, to nie wiem, bo pewnie tak w pewnym momencie będę musiał ubrać coś. No właśnie. Więc to czy upiorę coś raz w ciągu tego wyjazdu albo zero, to mogę to zrobić na przykład raz w tygodniu, więc nie mam z tym problemu. A sprzętowo? Bierzesz więcej sprzętu na bliższe podróże? Też chyba nie. Ja sprzętu też nie mam jakoś super dużo, bo dopiero też gdzieś tam się kształtuję w tej i uczę zarówno fotografii, jak i robienia filmów. To, co mnie odróżnia w dalszej, jakby przy wyborze kraju, to czy mam ze sobą na przykład drona. Bo nie we wszystkich krajach mogę mieć drona. Albo no tak. Jakby mogę go mieć, ale mogę z nim nie wjechać. Będę musiał na przykład go zostawić na lotnisku. Nie rozkręcasz jak niektórzy, że tam wiesz, na części pierwszej? No nie. Śmigło tak, do pasta. Aż tak się nie bawię. Znaczy tak właśnie z Uzbekistanem miałem, że nie wiedziałem, czy mogę wziąć tego drona. Miałem opinie skrajne. Jedna osoba mówiła, że miały drona i nie było problemu, a na przykład tam miesiąc wcześniej był znajomy, którego drona skonfiskowali, więc ja finalnie się nie zdecydowałem tego drona, bo niech mi się dron też, mimo tego, że ja mam tego drona najmniejszego możliwego, który tam waży 249 gram, ale no on zajmuje powierzchniowo też trochę plecaka. No tak. Więc... Mam też takie trochę mieszane uczucia co do drona, ponieważ to jest perspektywa, której nigdy nie zobaczysz, nie mając drona, a z drugiej strony zawsze pięknie wygląda, nie? No. I też często wkurza niektórych, droniarze wkurzają, nie? Że tak, załóżmy, bo to przeszkadza. Koniecznie, wiesz, chcę zrobić zdjęcie z drona czy coś, no to jest jakiś park narodowy, jest... No, w parkach narodowych to w ogóle tam jest zakaz. Ja właśnie nawet będąc ostatnio na Podlasiu zastanawiałem się, czy mogę latać dronem, czy nie, ale w parkach narodowych w Polsce nie można. Więc tak, no plus jakby też przeszkadza na przykład innym turystom, którzy sobie siedzą i podziwiają, a ty robisz nagle bzzz i... Bo chciałbyś zobaczyć, jak to wygląda tak, z góry, no nie? I ten dźwięk też nie jest najcichszy. No wiadomo, że odleci to odleci, ale tak. Zanim no, wystartuje? Początek rozłożenie tego wszystkiego. Włączenie tych wszystkich rzeczy, podłączenie telefonu i tak dalej,
wymienianie baterii, pamiętanie o karcie i tak dalej, to wszystko zajmuje czas, więc takie latanie dronem to też jest potrzebne, żeby zrobić fajne ujęcia dronem, to pewnie z godzinę. Bo ja na przykład mam 3 baterie, które są po 20 minut i to wszystkie baterie najczęściej, no 2 wylatuje najczęściej, a później już myślę, o ja już nie mam siły. Że już nie da się nagrywać. Tak, w sensie, że już jakby te ujęcia są podobne. Mhm. Ja też jakby też się uczę latania dronem, bo to też nie jest takie, że sobie przylecisz i już, tylko jakieś tam naloty, obroty, obracanie się, jakieś nie wiem, latanie wzdłuż jakiejś drogi, to też jakby lekkie skręty są trudne w dronie, bo czasami szarpnie, a to już nie jest wtedy przydatne. Szarpnęło cię na drzewko? Raz mnie szarpnęło na drzewko. Każdy chyba musi przepić. Pokazywałem tacie, jak się lata dronem. Ale to ty czy tata? Ja. I ustawiłem go tak w drugą stronę, niż jakby przodem do mnie, a nie przodem do jakby kierunku lotu. I pomyliłem ten joystick w którą stronę i jakby chciałem odlecieć, a wleciałem, że spadł, pobił się, mam dziurę w dronie. Ale przeżył? Przeżył, tak. A to jeszcze słaby lot był. No, mógłby nie przeżyć, bo miałem w tym czasie ubezpieczenie, ale musiałbym przynieść zwłoki takie prawdziwe. Mhm. A takie to jeszcze nie obejmowało. Ja tak wleciałem, że pojechał do serwisu. Niestety. I to w ogóle na trybie auto. Ale ubezpieczenie no tego nie objęło ze względu na to, że to była moja wina. No niby on ma tyle czujników, a no ten dwójka ma, mini dwójka, no jednak nie ma tyle czujników, nie? To jest taki bardzo, bardzo prościutki dron, nie? Taki właśnie idealny dla osób, które coś by tam chciały sobie polatać, nie? Ale nie z jakimiś filmowcami, czy... No on jakby kręci w jakości dobrej, moim zdaniem. Tak. Gorzej jest z jego... taką trochę stabilnością może. Ja czasami nie wiem, czy przy tym wietrze na przykład, który jest, czy ja mogę już nim latać, czy jeszcze tak, jest, czy już jest nie. Aplikacja do sprawdzania wiatru, do wiatru i tam pokazuje Ci aktualny. Tak, no ale dalej, ja na przykład jak latam na przykład jak byłem na Maderze i latałem sobie w takich górach i chmurach, to ja jakieś... nie wiedziałem, czy on leci w chmurę, czy w górę, nie? Więc, tunele, kierunki, tak, tam są pewnie jakieś... I sobie tak myślę, dobra, no i tak jest wiatr, nie wiem jak jest dużo wyżej też na przykład, no, tak. Bo on jakby poleci tam, nie wiem, 100-150 metrów do góry, no to na górze może być wiatr inny niż na dole, no ale jolo, no albo spadnie, albo nie spadnie. Spadnie. No a materiał trzeba nagrać. Jakby jest tylko sprzętem. No i dronem też pewnie robisz zdjęcia, nie? Sobie tak, czasami jakieś tam. Zdarza mi się robić zdjęcia dronem, a do foteczek to różnie, zależy od sytuacji, zależy od momentu, w którym jestem i... Nie oszukujmy się, ale w podróży są takie momenty, gdzie jeśli chcesz zrobić i zdjęcie, i nagrać film, to może być ciężko mieć dwa aparaty w tym samym czasie, bo nie oszukujmy się, obiektyw do filmu mam inny niż obiektyw do zdjęć. A co masz do filmu? Do filmu mam taki szeroki, tam jest chyba 11-35, a ten do zdjęć to mam taki właśnie tam chyba 30-270. Więc to jest taki szeroki, gdzie sobie mogę szybko coś zrobić, a już tym nie nagram, bo na przykład ma kiepską stabilizację. No tak, więc... przyzumujesz to, no wtedy dokładnie. Mikroruch ręką, to tam już jest. A nie oszukujmy się, nagrywanie z ręki, gdzie mówisz do aparatu i siebie widzisz w tym ekraniku, no to musi być szerokie, no bo inaczej to zajmujesz całą powierzchnię, albo masz tak, że twojego czoła nie widać w nagraniu. No tak. No. Więc są momenty, gdzie rzeczywiście musisz nagrywać, są momenty, gdzie chcesz porobić zdjęcia, no i są momenty też na przykład, gdy wydarza się sytuacja super, a ty nie masz obiektywu, który chcesz mieć, na przykład wtedy pojawia się telefon. I też robię telefonem. No tak, jakby ja dopiero fotografii takiej aparatowej uczę się niedługo, a wcześniej wszystkie zdjęcia, które robiłem do tej pory, to telefonem po prostu. I co, potem sobie na telefonie coś tam obrabiasz, czy po prostu tylko filtr ja na Instagramie? Ja wszystko obrabiam w telefonie. Wszystkie zdjęcia obrabiam w telefonie. Filmy nie, ale zdjęcia tak, bo szybciej jest mi wygodniej, plus trochę patrzę na to też tak, że jakość na przykład Instagrama, ona i tak ci zeżre. Więc więcej nie potrzebuję jakości zdjęcia do wydruku, które będzie dobrej jakości. Czasami jakby to może być jakość niższa, a na telefonie jestem w stanie osiągnąć ten cel taki. Wiadomo też, że
przy podróży, gdzie się dużo rzeczy dzieje i ja na przykład relacjonuję w podróży to, co się dzieje na co dzień, no to tego kontentu się produkuje strasznie dużo. Mhm. I ja najczęściej też to robię, tego samego dnia publikuję to, co się wydarzyło tego dnia, a nie mam opóźnienia, więc to wszystko jest taki przemiał, więc... Ale nie, wideo później publikujesz, nie? Wideo później, tak. Staram się później. No ja teraz z tego, że podróżuję, ale też pracuję, to nie mam często czasu na to, żeby robić to na bieżąco, bo jednak zajmuje to czas. Ale może jak będę miał trochę więcej czasu, to będę chciał bardziej na bieżąco publikować filmy też. A jeżeli chodzi o... Robisz jakąś kopię zdjęć? Gdzieś, czy wszystko trzymasz gdzieś tam? No to jest właśnie też temat, który eksploruję obecnie, bo robię kopie, bo mam zarówno kopie jakby na komputerze, na dyskach zewnętrznych i w chmurze, ale sam się gubię w tym, co gdzie jest już i czego, co już zgrałem, czego nie zgrałem. Staram się w podróży robić to też regularnie, żeby każdego dnia pod koniec wieczorem usiąść, wszystko zgrać, wyczyścić karty i tak dalej, i tak dalej. No a czasami się nie chce, czasami się pojawi jakaś impreza, czasami się pojawi coś, co ci nie sprzyja w zgrywaniu rzeczy, ale tak, no staram się mieć backupy. Czyli masz w podróży cały czas laptopa? Mam. I sobie po prostu i plus dysk zewnętrzny, tak? Czy na laptopa zgrywasz tylko? Nie, mam dwa dyski zewnętrzne, mam laptopa, mam, tak jak powiedziałem, tam dron, zdarza mi się mieć drona, mam dwa obiektywy, aparat, telefon, no i milion kabli. To jest chyba najgorzej, moja zmora. Ładowarki, kable, codziennie wieczorem musisz naładować wszystkie baterie, powerbanki musisz naładować, musisz laptopa, musisz myśleć o tym, że może jutro nie będziesz miał prądu. Więc no a jak co, jak nie ma prądu? To wtedy... Kończy się materiał. No, znaczy, no nie oszukujmy się, żyjemy w czasach, gdzie prąd raczej jest w przeciągu dwóch dni. Chyba rzeczywiście jesteś gdzieś na stepie w Mongolii, to możesz nie mieć prądu też długo, albo wchodzisz na jakiś szczyt w Arktyce, to rzeczywiście tego prądu może nie być. A wtedy masz powerbanki, też mam powerbanki takie, które naładują mi laptopa na przykład raz. Albo... A, no są takie duże. Czy no. Też to masz takiego, że... Tak. Mam dwa takie, które są w stanie naładować telefon pewnie z 5 razy jeden, no i laptopa pewnie z raz. Kurczę, prawie jakbyś akumulator nosił. No jest ciężki. Może nie, no nie, nie przesadzajmy, ale tak, ale jest to ciężkie, jest to niewygodne, ale są takie sprzęty już, że, w sensie one, też nie, że nie demonizować ich, one nie są ogromne takie, żeby, ja go mam nawet przy sobie teraz, bo ja nie ruszam się bez powerbanka z domu. Ale tak, jest, tego sprzętu jest sporo w podróży. No ale moją zmorą są kable i ciągle mam nadzieję, że ktoś kiedyś wymyśli jeden kabel do wszystkiego i jeszcze najlepiej z rozgałęzieniami, żebym mógł kilka sprzętów naraz ładować, albo że one powinny się same ładować jakoś. No telefony już indukcyjnie masz. No ale trzeba mieć kabel dalej. Kabel do ładowarki indukcyjnej. Tak. Albo na przykład, o, mam teraz problem z ładowarką do baterii w telefonie, ponieważ mam tak ładowarkę, która ładuje mi jedną baterię naraz, a ja bym chciał, żeby ładowało dwie albo więcej. No z tą ładowarką większą. Nie, no trzeba inwestować. No i wszystko. A jeszcze zaczepiałeś temat może tych takich paneli słonecznych, takich... Tak, wiesz, kiedyś nawet miałem taki panel, tylko to było jakby te, jak panele jeszcze nie były modne. Tata mi kiedyś kupił taki panel do ładowania telefonu i to się nie sprawdzało wtedy, ale z tego co wiem, z tego co widziałem na kilku profilach też osób, które właśnie podróżują i zainwestowały w taki panel, to się sprawdza. Więc ma to sens i pewnie będąc, czy to właśnie, nie wiem, podróżując w jakimś vanie, czy gdzieś tam, to pomaga. No bo widziałem coś takiego, że możesz sobie gdzieś tam na plecaku, wiesz, taki panel wielkości, załóżmy plecaka, i chodzisz tak w plecaku, załóżmy cały dzień, no to... Ciekawe, jak to waży, bo to też jest istotne, bo ja na przykład teraz mam taką sytuację, że zastanawiam się, czy nie kupić takiej klatki obudowy do aparatu. I to waży 250 gram też. Wodoszczelnej takiej? Nie, takiej normalnej, ponieważ ja z tego, że chodzę z aparatem na gorilli często, to się nazywa gorilla. No, takim trójkątnym. Takim trójkątnym tym statywie, to ja często mam tak, że chodzę z nim o tak. W sensie, że macham i możesz do dołu. Coś uderzyć. Bardziej to, że pękło mi przy śrubie. Aparat i przez to, że jakby sam wiesz, no, biegniesz na stopa, biegniesz coś tam, po prostu łapiesz go i biegniesz. Mhm. I mimo tego, że tam są śruby i jest wzmocnienia na dole, to pękło i jest, jakby nie chcę inwestować w nowe body,
Jakby dowiedziałem się, że ta klatka to jest taka klatka metalowa, która pomaga ci w chyba ochronie jego. I na razie kupiłem ją, ale jeszcze idzie. Czy wygląda tak Terminator? Aha, jeszcze nie masz jej. Jeszcze nie mam jej. A, ale chyba nigdy nie biegłem z aparatem i statywem na stopa, tak mi się to przypomina. No tak ja jestem biegłem, jeszcze wtedy musisz nagrywać. Jeszcze wtedy nagrywać? Nie, ja bym chyba jednak poszedł w GoPro. Myślisz? Tak, bo jak sobie ostatnio sprawdzałem ten najnowsze i co on potrafi, no to to już jest taka technologia, że kurczę. Znaczy ja w podróży spotkałem wielokrotnie osoby, które nagrywały tylko GoPro i rzeczywiście jakby to jest przydatne, tylko na przykład ja nie mogę obejrzeć tego, co wyszło w trakcie chyba. Chyba, nie, że to nowe już można. A na telefonie nie? W sensie jak to połączyć z telefonem? To pewnie można, no, pewnie można. Bo ja mam aplikacje. Jeszcze ten stary, mam taki stary model, który nawet wyświetlacza nie ma. Nie? No właśnie, ja też jakiś na takich, więc... na tych starych się bawiłem i to nie było fajne, bo jakby nagrywasz, a nie wiesz co, jak nie wiesz, że to wygląda nawet. Nie? Trzeba było dokupić z zewnętrznych jakiś monitorek, no, czy coś. Ja jakoś tak, znaczy GoPro w podróży na pewno jest przydatne i jest fajne, bo na przykład, nie wiem, możesz sobie wskoczyć do wody z GoPro i wtedy masz to. Masz coś, jakieś fajne ujęcia, ale no jest kolejna inwestycja, kolejny sprzęt, który trzeba kupić i wieźć ze sobą. A jak chcesz zrobić i film, i zdjęcia, i jeszcze na przykład nagrać stories na Instagram, to robić jakby spędzasz bardzo dużo, jakby czasami ta podróż staje się już nie podróżą, tylko nagrywaniem. I czasami gdzieś tam to, no właśnie, to jest to się rozmywa. Czy to nie jest właśnie cienka granica jest. Między... podróżowaniem i czerpaniem przyjemności z bycia gdzieś w nowym miejscu, poznawaniem tego wszystkiego, a cały czas pamiętaniem, że oj, fotki zrobić na coś tam stories, wiesz, na YouTube'a materiał. No to jest duże coś, co ja też z czym się zmagam w każdej podróży, bo z jednej strony chciałoby się jak najbardziej czerpać z podróży samej w sobie, a z drugiej strony masz takie... Ciągle jesteś tak skupiony, że a może to jest moment, trzeba nagrać, a jest to moment, który trzeba zrobić zdjęcia, to jest moment, który się może fajnie później obejrzeć i tak to jest coś, co może doskwierać podczas podróżowania. Mi trochę ciężko mi powiedzieć, no bo z drugiej strony przygotowanie tego kontentu i ten feedback od ludzi, którzy to oglądają, jest też później cenny i przyjemny. I gdzieś tam to też jest fajne. Moim zdaniem takim największym, jakby ja sam robieniem kontentu może nie mam podczas podróży problem, mam na przykład taki, może to też nie jest problem, ale raczej zrobienie tego etycznie jeszcze, o tak, to jest problem. Żeby to ładnie wyglądało. Nie, żeby etycznie, typu, że robisz zdjęcie etycznie, o sobie i musisz zapytać się, czy możesz później to zdjęcie opublikować. No tak. Bo robisz często zdjęcie randomowe osobie na ulicy, która, jak ktoś by mi zrobił zdjęcie na ulicy w Polsce, to ja bym nie chciał, żeby ktoś publikował sobie od tak randomowo. Zależy w jakiej sytuacji byś był, bo w polskim prawie z tego co wiem, jeżeli jesteś w miejscu publicznym i na tym zdjęciu jesteś ty plus minimum jeszcze dwie osoby, czyli są trzy osoby na tym zdjęciu, to można to publikować wszędzie. Jeżeli byłbyś tylko ty, no to miałbyś wtedy do tego zdjęcia... No prawnie pewnie tak. No, pytanie właśnie, wiecie, bo to jest jakby też... Pytanie jak w innych krajach jest. No, z tym RODO, czy jest to RODO. Plus jakby sama etyka, nie? Czyli to, czy rzeczywiście zrobisz zdjęcie małemu dziecku gdzieś tam, a pięciu małym dzieciom, to czy publikowanie tego w social mediach po prostu randomowe osoby gdzieś tam w innym kraju, no czy to jest jakby już okej, czy jeszcze nie? Czy ja powinienem... teraz znaleźć rodziców, pokazać, hej, czy mogę opublikować to zdjęcie, czy mogę sobie robić z tym zdjęciem, co chcę. Chyba też dużo zależy od sytuacji, w jakiej to tak, jest. Tak, no na pewno, to jakby jest... Co innego, gdybyś robił zdjęcie przez płot ludziom, którzy są u siebie na prywatnym terenie, a co innego, gdy jesteś, załóżmy, w szkole, uczysz dzieci angielskiego i sobie razem tam nagrywacie jakiś tam materiał. No, nie? Tylko wiesz, musisz patrzeć na to z drugiej strony, typu jesteś w kraju, gdzie główną religią jest islam i na przykład dziewczynki nie chcą być, no, więc nawet jak ja robię zdjęcie, miałem taką sytuację, gdzie rzeczywiście uczyłem w szkole angielskiego i zrobiłem zdjęcie i jakby zapytałem wszystkie dzieci, czy rzeczywiście mogę to opublikować, no i opublikowałem, a później dostałem wiadomość z jakiegoś konta, że to jest siostra, to była siostra jakiejś innej osoby i czy bym mógł usunąć to zdjęcie, ponieważ to jakby rodzice się nie zgadzają, bo jak wiadomo, że w islamie jest trochę inaczej, więc
czy inaczej, no to jest kwestia też tego, jak jest w ogóle, czy można, czy nie. Więc jakby dostałem takie informacje, że czy bym mógł usunąć, bo rodzice się nie zgadzają na to, żeby to opublikować. No to jest jakby bardzo pewnie, bardzo sytuacyjne też. Każda sytuacja trzeba traktować oddzielnie, każdą sytuację trzeba traktować indywidualnie. No ja staram się za każdym razem, jak zrobię jakieś zdjęcie, które wiem, że będę chciał wykorzystać gdzieś, to albo komunikować, że robię to zdjęcie i wtedy nie mam takich zdjęć, że to są osoby na ulicy po prostu, albo po prostu proszę, żeby ktoś się, albo pokazuję po prostu po też zrobieniu zdjęcia, czy mogę to publikować. A sprawdzasz sobie na przykład, jak jedziesz do jakiegoś kraju, jakie panuje tam prawo, jakie są zasady, żeby nie popełnić jakiegoś fopa? Staram się to robić, ale głównie patrzę jednak na kwestie dronowe. Czy można w ogóle latać, czy nie można latać. Co zdjęć, to raczej nie. Czy ja też podróżując w miejsca, które podróżuję, typu Iran, Irak, Kazachstan, Uzbekistan, tam w wielu miejscach jest tak, że zrobienie czy to policji, czy żołnierzom, czy jakimś nawet budynkom rządowym jest zakazane. Czy na przykład będąc w Kurdystanie, dostałem informację też od lokalnych ludzi, że przy wyjeżdżaniu do Turcji, z irackiego Kurdystanu, powinienem ukryć wszystkie zdjęcia, w których jest flaga kurdyjska, bo mogę nie przejść przez granicę. Więc jakby to jest takie rzeczy, które myślę, że możesz nawet nie wyczytać w internecie, mm-hmm. a później się z tym zderzyć i po prostu szukać rozwiązania. Tak samo miałem sytuację właśnie z dronem, gdzie razem z kumplem, właśnie z Keszem, wjechaliśmy do Iraku i on miał drona, którego nie powinien mieć, a nikt go nie zweryfikował, w sensie nikt go nie znalazł w jego bagażu. No i co zrobić, jak co chwilę masz checkpointy na trasie, gdzie sprawdzają ciebie i mogą cię wylegitymować, mogą przeszukać twój plecak. No i na przykład chcieliśmy zostawić u pierwszego lokalsa ten sprzęt, żeby z nim nie jeździć, no i oni też się bali go zatrzymać. Więc jakby to nie jest takie wcale łatwe. Czyli tam w ogóle dronów nie mają? Jakby prywatni ludzie raczej, są takie drony na wynajem, a wtedy jakby oni mają jakby pozwolenia i tak dalej, i tak dalej. Oficjalnie dronem nie można latać w Iraku. Uwierzę, że dyski zewnętrzne są niefajną rzeczą w takich miejscach, bo nie wiadomo, miałem sytuację, gdzie musiałem pokazywać, co się dzieje, co jest na dysku, ponieważ jakby po wsadzeniu ręki do mojego plecaka pan żołnierz wyciągnął akurat to. No i to nie wygląda dobrze, jadąc po Iraku na przykład. No tak, no bo masz tam bardzo ważne dane o kraju. A nie wiadomo, kim jestem. No tak. Wyglądasz na... Boże, pamiętam. Nie, widzisz. Szpiega? Nie szpiega. Kurczę, mogłem sobie to, widzisz, zapisać, a przyznam się szczerze, że tego nie zapisałem. A ty jesteś podobny do jakiejś osoby? Nie, jesteś podobny do którejś nacji. Ja za każdym razem dostaję... W którymś kraju mówili ci właśnie, że jesteś... W Jordanii mi mówili, w Iraku też mi mówili. Tak, że jesteś jak locals, tak, nie? Tak. A jak jeszcze się opalisz troszeczkę? Bardzo dużo, szczególnie tak, bo jak w sensie, że przed właśnie Kurdowie są tacy, że mają jasną karnację, tak jak ja nie mam jakiejś super ciemnej, ale ciemną uprawę, czyli włosy, brwi i tak dalej. Więc tak, ja mam bardzo dużo sytuacji. Nawet teraz w Uzbekistanie, co chwilę ktoś do mnie podchodził i zagadywał w lokalnym języku. I ja zawsze tak, nic nie wiem, nic nie mówię, nic, że nie. Ale tak, to się zdarza bardzo często. A masz zawsze jakikolwiek plan, czy harmonogram podróży, czy tylko jakieś tam podstawowe, główne punkty, a potem lecisz spontan, co się wydarzy? Raczej w ogóle nie mam podstawowych punktów, chyba tak. No, ale pierwsze miejsce docelowe, gdzie jedziesz? Czy nawet po prostu lot, bierzesz... w sensie lot się wydarza, jakby ląduje i dopiero będąc na miejscu... Kiedyś miałem tak, że rzeczywiście ja do tego doszedłem, że nie planuję, bo będąc w Wietnamie miałem zaplanowaną podróż od A do Z, pokupione nawet bilety lotnicze wewnętrzne między miastem a miastem i w kolejnym mieście już miałem noclegi zabukowane i to była najgorsza rzecz na świecie, ponieważ nie można było zmienić tego planu, bo wszystko jakby było już ułożone. W chwili obecnej podchodzę do tego tak, że kupuję lot i no rzeczywiście, że jeśli to jest na przykład kraj bardziej trudniejszy w podróżowaniu, no to
to staram się rozmawiać przez lokalnymi ludźmi, poznanymi czy na couchsurfingu, czy na Instagramie, czy poleconymi przez jakichś innych znajomych, którzy byli w tym kraju. I wtedy trochę robić taki research, gdzie, jak, co, dlaczego, co można zrobić, gdzie nie można, gdzie można spać, gdzie najlepiej spać. Bo przy takim Iraku jest ciężko w ogóle o noc, nagle znalezienie hostelu na przykład. Na bieżąco? Nawet w ogóle. Się w ogóle wcześniej zabukować? Nawet w ogóle znalezienie hostelu. Takim na przykład w Kurdystanie ciężko jest znaleźć hostel. Tam był chyba jeden hostel w całym Iraku. No to trzeba zrobić jednak, porozmawiać z ludźmi wcześniej, ale są kraje typu teraz w Uzbekistanie, gdzie ja w ogóle nic nie zrobiłem. Bo ty byłeś pierwszy raz teraz w Uzbekistanie? Tak. I byłem umówiony z lokalną osobą, że po mnie przyjedzie na lotnisko, ale okazało się, że nie dogadaliśmy się co do daty. I ja byłem, a on myślał, że to jest kolejnego dnia i ja nie miałem internetu ani niczego, więc czekałem na niego chyba z 2 godziny, aż w pewnym momencie udało mi się i ja lądowałem chyba o 2 w nocy czasu lokalnego i udało mi się taksówkarza poprosić, żebym zadzwonił do tego, a nie, taksówkarz zrobił mi Wi-Fi i ja wtedy napisałem do niego i zadzwoniłem na WhatsAppie tego ziomka z Uzbekistanu. Jak się dogadałeś? Po angielsku? Z taksówkarzem? Z taksówkarzem? Nie, moim łamanym rosyjskim. Po swojemu? Tak, po swojemu, dokładnie. Coś tam z rosyjskiego się uczę i coś tam umiem, ale to nie jest zaawansowane. Nie pogadamy nie, o polityce. Ja z rosyjskim mam podobnie jak z angielskim. Tak, to trudno, ciężko jest się dogadać, ale po 07 to rozprawy, tak? Rozprawy sądowe, lecimy. To ja też po alkoholu mi się, po rosyjsku chyba mi się lepiej gada, ale po angielsku już nie. Dlatego, że może mi się wydaje, że mi się lepiej gada po rosyjsku, bo ja wtedy po prostu mówię po polsku, tylko że zaciągam i wydaje mi się, że to już jest rosyjski. Musisz częściej do Włodawy zaglądać. No, ale właśnie ja jakby pochodzę z Włodawy, gdzie jest to miasto na granicy, na trójstyku Polska, Białoruś, Ukraina i ten rosyjski tam się przewijał, czy chachłacki nawet w domu. Mhm. Nie? No to jest język, którym mojej babcie z sąsiadami rozmawiały. Ale ja zawsze byłem tym, który... Jestem po germanistyce. I ja zawsze byłem tym, że jeśli wszystko robił to, to ja będę robił co innego. Co innego, totalnie. Tak. I jak babcia mi powiedziała, że no ale musisz znać język Rosjan, bo nie wiadomo, co się kiedyś wydarzy. Ja mówię, że ja będę z Niemcami wtedy. Więc tak, niemiecki znam, rosyjski... Przeprosiłeś już babcię? Nie, niestety nie. Ciągle... Teraz zacząłem uczyć rosyjskiego po prostu. A babcia mówiła. Chodzę nawet na korepetycję z rosyjskiego. No. Co powiedziesz jeszcze do Uzbekistanu jeszcze? Myślisz, że masz właśnie tak, że byłeś, masz niedosyt, czy jednak wolisz sobie pojechać to jeszcze w totalnie nowe miejsce? Wiesz, co są kraje, które mam niedosyt, są kraje, w których nie mam niedosyt. Uzbekistan jest takim miejscem, w którym jeśli bym wrócił, a myślę, że wydarzy się to w tym roku, To jest taki plan, że ja miałem tam okazję sprowadzić tą zbiórkę pieniędzy na szkołę i remont szkoły w Uzbekistanie. I podczas samego remontu nie byłem, więc chciałbym wrócić, żeby zobaczyć, jak to się tam dzieje i jak się... Tam pewnie chcesz sobie dorobić na lekcjach angielskiego, nie? Tak, tak. Nie, no tak. W sensie chcę pouczyć angielskiego. Chcesz pouczyć angielskiego. I rosyjskiego, to taki tandem, to się nazywa wymiana językowa. A to był spontan totalny, nie? Z tą szkołą. To było przez tego hosta, tą... Hostkę. Tak, to jakby... Ja też spontan był w ogóle, że tam trafiłem, bo ja tam w ogóle nie chciałem jechać, tylko chciałem być w tamtej okolicy, ale nie było nikogo, żadnego hosta, który mógł z couchsurfingu, tak jak tutaj mówiłem, że tej aplikacji korzystałem, który był w tamtej okolicy, więc właśnie na Siwer napisała do mnie, że ona tutaj jest nauczycielką, że ona nocuje wiele osób, więc jeśli chcę, to mogę przejść, tylko to jest tam 200 km w innym miejscu niż ja chciałbym być. No dobra, okej, w sumie taki mam plan, co do różnica, gdzie ja pojadę. Plus poznam sobie jakieś tam lokalne osoby, zobaczę, jak się żyje w moim mieście. I tak jesteś w podróży. I tak właśnie jestem w podróży, nigdzie się aż tak mocno nie śpieszę. A to, czy zobaczę ten budynek za 3 dni, czy nie, to on będzie stał, może kiedyś go zobaczę ponownie. No i tak, wyszło spontanicznie, że miałem okazję uczyć w szkole później. Pogadałem z Nasibą, jak żyje się tam, jak też żyje się nauczycielowi, który musi tak naprawdę sam wyposażyć szkołę, jeśli chce uczyć. I na przykład taka Nasiba nie miała, mimo tego, że jest nauczycielką angielskiego, to nie miała na przykład magnetofonu. I to jest coś, co z perspektywy nas tutaj w Europie, to
to jest trudne być nauczycielem nawet bez magnetofonu, szczególnie języka obcego. No i zapytałem ją, jaka kwota by, z ciekawości, jaka kwota by zapewniła, żeby na przykład wyremontować to, co ona chce w tej sali, bo tam też popękane okna, a w zimie na przykład masz minus 30 na zewnątrz, a w środku nie ma ogrzewania na przykład, nie? Więc oni tam wszyscy siedzą w kurtkach. No i zapytałem, no i ta kwota była na tyle niewielka dla... z perspektywy mojej, że odpaliłeś po prostu z kieszeni z drobne wyjąłeś. Nie, właśnie odpaliłem zbiórkę, która też poszła spontanicznie na tyle, że ja trochę się aż myślałem, że aż za bardzo to dobrze poszło, przez co ja oczywiście nie przeczytałem regulaminu, jak to się zbierać, to co można, czego nie można. Więc później po tej zbiórce, z tego, że nazbieraliśmy za dużo pieniędzy z punktu widzenia, za dużo takiego, że do pewnego pułapu pieniądze się, tej zbiórki się nie rozlicza, a po pewnym pułapie się rozlicza i musisz mieć paragony, zgody na remont i tak dalej, i tak dalej. Dowodnienie tych wydatków. No i ja przekroczyłem niestety tą kwotę, przez co no, było to bardziej skomplikowane niż myślałem, że będzie. Koniec końców udało się i to niesamowicie, nie? Tak, udało się wyremontować nawet... salę i wymienić okna w kilku innych salach, więc teraz właśnie dlatego chciałbym wrócić do Uzbekistanu, żeby zobaczyć, jak to się tam toczy i czy... Znaczy ja wierzę i wiem, że tam to wszystko jest, ale po prostu chciałbym to zobaczyć na własne oczy, a nie tylko zdjęcia, które mi podsyłają, czy to z remontu, czy obecnie z nauki. Zawieźć jeszcze Uzbekom soplicę? Tak. Myślę, że... Smakowała? Nie. Nie smakowała jej? Więc to zależy, która. Bo ja zawsze wiozę ze sobą jakieś takie w ramach podziękowania, czy to cukierki, czy tam jakieś michałki, czy tam michaszki, nie, to się nazywa, czy jakieś pierniki i alkohole właśnie. Nasze lokalne. A nie masz problemu na granicy z tym? Sprawdzasz, jakie są limity? Wiesz, tak, limity sprawdzam. Ale wiesz co, no limity no, najwyżej mnie zabiorą, nie? Ja trochę tak podchodzę, że no tak, no. Wrzucę, no to najwyżej zabiorą, no i trudno, no. Albo się uda, albo się nie uda. Wrzucam to do bagażu głównego tego. Dobrze obwijam ubraniami i się nie biją wtedy. A myślałem, że jeszcze pod Wawelską sobie to... Tak, to też zdarza się. W sensie nie, no jakby mięso akurat, czy tam chodzi o mięso, tak? No. Nie, to ja kabanosy biorę rzeczywiście ze sobą. Też zdarza mi się. Ale tak to... Kabanosami się akurat nie dzielę z lokalnymi ludźmi, ale... cukierkami, czy właśnie alkoholem, tak? I wracając do tematu, czy smakowała soplica, to ja miałem soplicę pigwową, która mówi, że jest cudowna, ale też miałem soplicę ten orzech laskowy. I co, z mlekiem próbowaliście? Tak. Widziałem i nie? Nie siadło. Tak, nie siadło. Powiedzieli, że nie. I ja soplicę też chyba nie lubię. Myślałem, że lubię, ale próbując tam właśnie w Uzbekistanie... Jednak... Może mleko było? To mleko było, to w ogóle takie było mleko z lokalnego sklepu, gdzie w ogóle tam też było ciekawe. A to było krowie, kozie, owcze? Krowie, mleko i takie prawdziwe... Jeszcze ciepłe. Tak, bo na przykład tam, żeby... Jak ja powiedziałem właśnie, że potrzebujemy mleka, no to musieliśmy pójść tam ze słoikiem do sklepu na mleko. Ale to było takie zabawne, jak oglądałem, no ale kurczę, wiesz, widzę, że ze słoikiem, ale nawet nie był zakręcony. Tak, no bo to niedaleko od sklepu był. Więc jakby tam chyba było trzy domy, dalej był sklep, więc no tak, udało się. No jakby ja z takiego mleka akurat zwykłego, prosto od krowy, tak średnio mi to wchodzi, ale jakby... I ile czasu tam byłeś w Uzbekistanie? Niecałe 3,5 tygodnia. 3,5 tygodnia. No i jednak się nie nasyciłeś, jeszcze wrócisz. Wrócę przy okazji pewnie, jak już będę w tym rejonie, a gdzieś tam planuję w najbliższym czasie też tam pojechać. To chciałbym właśnie tylko zahaczyć o tą szkołę. Odwiedzić znajomych z szkoły i lecieć dalej. Tak, w sensie, że mam akurat taki plan na podróż, że ten Uzbekistan jest takim trochę miejscem, przez które będę musiał tak przyjechać. Mhm. Więc się zatrzymasz. Więc pewnie na szybko, skoro nie będę się też śpieszył, to na szybko pojadę tam. Ale co, utrzymujesz z nimi jakiś tam kontakt? Więc no tak, no właśnie to też jest ciekawe, jak się ludzi poznaje w podróży, bo z niektórymi się ma kontakt stały i częsty, a z niektórymi po prostu jakby to są osoby, które tam potykasz, masz chwilę i później tam chwila mija i już z nimi kontaktu nie masz, ale jakby mam bardzo dużo osób, czy to właśnie w Iranie, Iraku, Kazachstanie, Uzbekistanie, z którymi mam kontakt co najmniej raz w tygodniu, nie?
Więc tak, właśnie Uzbekistan, z nasiwą Uzbekistanu mam kontakt, mam też, wczoraj się widziałem w Polsce z kolegą, który obecnie studiuje w Polsce, a jak ja byłem w Uzbekistanie, to był jeszcze w Uzbekistanie i starał się o wizę i on jego nocowałem, a on teraz jest w Warszawie, więc się spotkaliśmy, ale wczoraj jadłem kurczę w uzbeckiej restauracji Manty w Warszawie. Polecasz? Tak, fogo było, no. Szczególnie, że on mnie zaprosił do tej restauracji, bo ja kiedyś zabrałem do uzbeckiej restauracji innej i on powiedział, że po tym czasie, jak już tutaj mieszka chyba 3 miesiące, to on mnie zabierze na takie manty, które są najbliższe mantom, które są w Uzbekistanie według niego. A jak jeżeli chodzi właśnie o samotne podróżowanie, no nie? To nie czujesz się samotny? No właśnie, to jest ostatni temat, ten poruszałem też na Instagramie, czy to jest samotny, czy sam po prostu? Bo to jest jakby taka granica między tymi słowami, no bo w Polsce jest jakby samotność, czymś takim ojeju, takie, tak mi źle, a bycie samemu w danym momencie, to jest, ja czuję się sam, a nie czuję się samotny. Bo ja jakby nie tęsknisz? Nie. Bo najdłużej ile byłeś poza Polską? Z podróży to byłem tak jednorazowo, takiej podróży to chyba z półtora miesiąca tylko. Ale na przykład, nie wiem, mieszkałem przez rok w Niemczech na wyspie, tak? I to Niemcy to... No ale dalej, no jakby jesteś sam. Bardziej tam się czułem samotny niż w podróży. Okej. Okay. Bo to jest taka trochę ciągłość i takie trochę wpadasz w taką rutynę chodzenia do pracy i tak dalej, a jednak w podróży przemieszczasz się, masz ciągle coś ciągle dzieje, spotykasz nowych ludzi i nigdy nie jesteś sam. Ani samotny wtedy. No właśnie mi chodziło bardziej o tą samotność, nie? No właśnie jak... Czy nie czujesz właśnie, że nie tęsknisz za przyjaciółmi, znajomymi? No ale jeżeli ty jesteś miesiąc, to masz taką dawkę. Tak, no to jest jakby też coś, co... No teraz mam w planach trochę dłuższą podróż, więc mam nadzieję, że się to wydarzy i nie będę wtedy... A to już są jakieś twardsze plany, czy na to razie... Twardsze plany. Twardsze, już wybrałeś kierunek, czy jeszcze nie można mówić? Wybrałem, wszystko jest wybrane i wszystko ustalone, ale jeszcze... Jeszcze nie mówię. A kiedy ruszasz? Za miesiąc. Za miesiąc. To jak za miesiąc opublikuję, to możesz powiedzieć. Tak. No, dobra, to ci powiem. I tak to będzie oficjalne. Tak, pożegnałem się ze swoją firmą i pracuję do końca lutego, czyli jeszcze tylko zostało mi 5 dni pracy. I ruszam w podróż. Nie wiem... Ruszam w kwietniu. Pewnie, ale jakby będę się przygotowywał przez marzec jeszcze tak bardziej, jakieś szczepionki, nie szczepionki, bo to wszystko trzeba zrobić niestety, przed taką większą podróżą, jakieś ubezpieczenia. No to się dzieje, ale to też nie jest jakby łatwe, żeby zrobić to wszystko pracując też na etacie. Sorry, że przerwę akurat, bo dość taki ważny temat, a nie chcę, żeby potem zapomnieć. Właśnie a propos szczepionek. No. I wiesz, wyjazdu do jakichś innych krajów, to gdzie to sprawdzasz właśnie, jeżeli gdzieś jedziesz za granicę, czy... Ja nie mówię tutaj o tym wirusie teraz bardzo popularnym, tylko o szczepionkach, no jeżeli planujesz jechać do Ameryki Południowej. To jest bardzo proste, bo zachodzisz do lekarza medycyny podróży, który ci powie wszystko. Lekarz medycyny podróży? Tak. Pierwsze słyszę. Może za mną podróżuje. Lekarz, który zajmuje się stricte podróżami. I czy to w... Nie wiem, czy to jest na NFZ, myślę, że nie wiem, czy tak ktoś istnieje rzeczywiście, ale... Czy to prywatnie w takich medicoverach i tak dalej, to wszystko jakby wybierasz sobie po prostu z listy lekarz medycyny podróży. Wybierasz pakiet? Zachodzisz do pani, pana i pani ci mówi, do jakiego pan kraju jedzie. Ja mówię, będę w tym. Ona mówi, to są obowiązkowe szczepienia, a te są opcjonalne. Bo na przykład w tym kraju ma pan tyle i tyle, bo ona ma jakieś systemy i też są strony internetowe. Ja też je sobie zapisałem ostatnio, ale nie pamiętam teraz dokładnych adresów, których masz napisane w danym kraju, ile masz w przypadku danej choroby i czy rekomendowana jest na przykład, nie wiem, szczepionka na japońskie zapalenie mózgu, czy może żółtą febrę. Okej. Okay. To jest bardzo ale to potem poproszę Cię o ten, to sobie gdzieś tam w opisie wpiszemy, bo może komuś bo akurat się przyda. No a na przykład jak podróżowałeś sobie z Keszem po Turcji, to czułeś tą różnicę w podróżowaniu z drugą osobą i też podróżnikiem, że było jakoś tak, nie wiem, lepiej, czułeś się bardziej bezpieczny może, czy cały czas wiedziałeś, że ktoś jest sobą, który wiesz, tam w czymś tam właśnie pomoże? To, co się było fajnego w tej podróży z Keszem, że ja nie podróżowałem z nim, tylko jakby mieliśmy swoje plany i każdy sobie, my się spotkaliśmy w pewnym momencie, później się rozjeżdżaliśmy na przykład na 3 dni, spotykaliśmy się za 3 dni i to było takie, że nie byliśmy cały czas razem. Aha.
co było takie, że okej, ja będę teraz, jadę tam i spotkamy się w kolejnym mieście gdzieś tam, a on mówi, no ja tam byłem już, więc ja tam nie będę jechał, ja pojadę sobie w inne miejsce i wtedy się spotkamy w jakimś innym. Rzeczywiście, będąc w Iraku, bo podróżowaliśmy trochę po Turcji i po Iraku, to w Iraku z tego, że to też nie był jakiś super długi wyjazd, bo mieliśmy tam tylko tydzień, na tyle dostaliśmy też wizę, to byliśmy ciągle razem. I rzeczywiście, no wiadomo, że podróżuje się trochę inaczej z kimś niż samemu. Na pewno jest łatwiej na przykład w takich rzeczach jak researchu robienie. No bo zawsze to jedna osoba zrobi research, a druga może trochę się pod nią podłączyć. Ale czy to mi jakoś mocno pomogło? Mieliśmy taką właśnie trochę z BKS Cashem, że dobra, już tydzień to już wystarczy, jedźmy teraz na 3 dni gdzieś i się spotkamy później. Już za więc dużo? Myślę, że to jest też taka trochę przypadłość osób, które podróżują samotnie, że jakby jest spoko z kimś, ale samemu też jest spoko. No jakoś tak, nie wiem, ciężko to wytłumaczyć, ale myślę, że zarówno Cash to zrozumie, jak i ja to rozumiem, że czy każda osoba, która właśnie nie ma doświadczenia w podróżowaniu samemu, że jednak będąc samemu się bardziej łatwiej się czerpie lokalną kulturę, bo wtedy jesteś sam i musisz znaleźć osoby do rozmowy, bo wiadomo, że się nie da nie rozmawiać też, no to raczej gadasz na przykład z lokalnymi ludźmi, a nie po prostu dzielisz się wszystkim z osobą, która siedzi obok cały czas. Nie? No tak, no wtedy cała energia twoja idzie na poszukiwania i rozmawiania no, z osobami. No ja wiadomo, prowadząc Instagrama to w ogóle się nie czujesz samotny, bo czy sam, bo ciągle ktoś do ciebie pisze i ciągle komuś odpisujesz i ten kontakt z ludźmi jest stały, więc tak, no ja nie czuję się ani samotny. Czyli ani sam. Spotykałeś się tylko na żarcie? Tak, albo na picie. Już tam nie wszystko było zrzuciłeś po Turcji wszystko? Nie, właśnie teraz jestem w tej fazie turecko-uzbeckiej, gdzie ciągle mam nadmiar kilogramów i przed moją podróżą mam nadzieję, że je zrzucę, żeby móc je nabrać podczas podróży. A no, jak jedzenie tureckie? Tureckie super. O, to tak, to było. Brakowało ci kawy dobrej? Tak, ja jestem akurat fanem kawy i zarówno w Uzbekistanie, Turcji i na przykład Jordanii te kawy, które oni tam, mimo tego, że wydawałoby się, że oni piją kawę, to na przykład mi kawa po arabsku nie siedzi. Kompletnie ona jest z kardamonem. I to jest kompletnie nie mój smak, więc tak, brakowało mi kawy, za to nauczyłem się pić herbatę chyba tam i przez nich, może za słowo, bo zaraz ktoś wytknie, że nie możemy tak mówić, że przez to, że piłem dużo herbaty z cukrem, wróciłem na przykład do słodyczy i przez to też brakuje mi takiego słodkiego, na przykład teraz muszę, tak jak tam jadłem jedzenie i zapijałem strasznie słodką herbatą, bo nikt cię nie pytał o to, czy ty słodzisz, czy nie, tak teraz mam takie, że jem i muszę zjeść coś słodkiego, żeby zmienić smak. Podróżowałeś tam, czekaj, w Turcji? Turcja jest, możesz pojechać sobie albo właśnie we ta bardziej klasyczna część, czyli Stambuł, Pamukkale, Izmir i tak dalej, to jest ta część bardziej zachodnia. No i wschodnia część, na którą nie powinno się, no jakby ja tak mówię, bo tak moim zdaniem jest, ale Turcy tak nie mówią, to, że jest ta część kurdyjska. I w tej części Kurdystanu to jest ta część wschodnia też byłem tam, ona nie jest na tyle popularna i turystyczna, aczkolwiek myślę, że warto tam zajechać, bo to była chyba najbardziej ciekawa część dla mnie, bo tam też jest na przykład Gaziantep, który jest kulinarną stolicą i zjadłem tam chyba 6 obiadów tego dnia, bo chciałem spróbować wszystkich rzeczy lokalnie. Wtedy fajnie mieć drugą osobę, bo wtedy możesz na pół wziąć i zjeść trochę jednego, trochę drugiego, a tak na przykład jak jesteś sam, to musisz zjeść 6 i musisz wszystko jeść sam. Tak. Dlatego byłem tam z Kaszem akurat byliśmy i to było spoko. Ale nie zafascynował mnie ten hostel, znaczy nie wiem jak to nazwać, hostel, te namioty na środku pustyni. To by chodzi o Jordanię. O Jordanię mi chodzi. Tak, wybacz, to jest w ogóle, jeśli miałbym polecić jedno miejsce na świecie, które chciałbym zobaczyć jeszcze raz, i ja już widziałem tam, byłem tam 2 razy, ale jedno miejsce na świecie, które gdzieś tam bardzo mocno zapadło mi w pamięć, jest taki must see dla mnie. To jest właśnie Wadi Rum i Jordania i pustynia i namioty i góry, które tam są. Czujesz się jak na innej planecie, czujesz się jak na Marsie. Bo często podróżując do Jordanii się jedzie też, bo tam są te tanie bilety i można zrobić to w 5 dni tak naprawdę, bo kraj nie jest super duży. I ludzie poświęcają na przykład tylko jeden dzień na Wadi Rum, a
Ja ostatnio, z tego, że byłem też drugi raz i pierwszej podróży oczywiście zrobiłem tam jedną noc tylko, tak teraz spędziłem w sumie 4 czy 5 dni na tej pustyni i warto. I też nie ma internetu, są skorpiony. Tam była ta zupa z głowy kozy. Tak, to jest taka potrawa, no to zupo, ryż taki, no taki, no oni to gotują w takiej wielkim garze. To jest tak, to jest taka podobno najbardziej świąteczna, może nie świąteczna, tylko taka gościnna potrawa z głowy kozy. Nie polecam. I próbowałeś? Tak, no spróbowałem. I do czego byś próbował ten smak? Jak smak ryżu z głową kozy. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale to, jakby, to nie jest coś wykwintnego. To jest po prostu ryż z mięsem. Mięso jak mięso, nie wiem, czy ono takie było... Nie wiem. Ale chyba jakbyś nie wiedział, z czego to jest. To było takie danie bardzo odświętne i przygotowywane przez nich bardzo długo i specjalnie zabijana koza i tak dalej, i tak dalej. To było... bardziej ciekawy był rytuał sam sobie niż samo danie. No tak, bo to też trzeba okazać szacunek i to zjeść, tak? No jedzenie wspólnie, wszyscy z jednego talerza, tylko prawą ręką, przy tam właśnie herbatce, muzyce, pod właśnie na pustyni, pod gołym niebem, gdzie rzeczywiście masz, serio chyba nie widziałem nigdzie tak dobrze gwiazd jak w Jordanii, na Wadi Rumie. Wybierz się tam, bo myślę, że tobie jako fotografowi tam też... Na pewno, jak oglądałem całą Jordanię u ciebie na kanale, to miałem tak, że o kurczę. Szczególnie, że Jordania jest krajem, który chyba z tych krajów arabskich jest najbardziej, jakby jest dobra na początek. Mhm. Mnie bardzo zafascynował ten hostel taki, nie, to hostel, tak to można nazwać? Te namioty, tak? Te namioty, tak, no to są jakby kampy. Kampy, no. Że poszedłbym w to, nie? Że uderzyłbym w coś takiego. Super, bo to Polacy mają, tak? Tak, to akurat taka rodzinka, którą, rodzinka, taka para, którą poznałem w pierwszej mojej podróży po Jordanii, z tego, że nie chciałem wynajmować sam samochodu. Żeby dojechać na miejsce, potrzeba jechać 3 godziny czy tam 4 godziny samochodem, więc gdzie można znaleźć ludzi z samochodami? Wypożyczalni samochodów na lotnisku, więc zaszedłem. Z tego, że tak przylecieliśmy z Polski, więc ludzie byli samymi Polakami. Ja zaszedłem do wypożyczalni i zagadałem, czy na przykład nie jadą w dane miejsce, to może dałbym im pieniądze i byśmy się podzielili kosztami, ale ja nie potrzebuję samego samochodu, bo ja później sobie wrócę na stopę. No i akurat oni jechali na to Wadi Rum i tak, i oni mają tam swój kamp, prowadzą i też możemy tam wrzucić ten link w opisie, żeby tego kampu było tak, warto i fajne no, miejsce. No na pewno, bo na to pewno też jest duży, czasami, znaczy może duży, ale dla niektórych może być to jakaś tam taka bariera podróżowania do jakichś takich nie mocno turystycznych krajów, czy jakichś takich typowo jakichś europejskich, język, no bo tam po angielsku tak, no, to średnio raczej. To myślę, że wbrew pozorom wydawałoby się, że jest gorzej, a jest okej, bo jednak Beduini, czyli osoby, które mieszkają na tej pustyni, no oni też żyją obecnie z turystyki, bo te kampy są, oni jakby muszą rozmawiać z tymi turystami. Oni na przykład nie potrafią pisać, ale potrafią mówić po angielsku. Dogadać się. Więc na przykład na WhatsAppie się dogadać jest ciężko, ale jakby wysyłanie wiadomości głosowych jest okej. Też pójdzie. Tak, no bo... oni pewnie się nauczyli przez to, że mówią, opowiadają, oprowadzają, wożą, to oni potrafią mówić, ale na przykład nie średnio piszą. To ułatwia też, bo na miejscu pokażesz po angielsku raczej. Więc przynajmniej w Jordanii, no bo to też jest kwestia kraju, to w Iranie średnio. No ale jak masz tą świadomość, że jedziesz do polskiego hostu, czy do jakiegoś, gdzie są Polacy na przykład, to już masz takie, że... Znaczy, oni tam bywają, nie są cały czas też, tak? Ale bywają. Ale pewnie z nimi możesz ustalić. Tak, wszystko się z nimi ustala, więc jakby to też jest... Więc nawet nie musisz i z angielskim jakoś tak super stać, żeby sobie pojechać do Jordanii. Dokładnie. Gdzie Jordania wydawała mi się w ogóle... Najpierw to sprawdziłem sobie na mapie. Wszyscy właśnie zawsze, że Jordania, tak, gdzie to w ogóle jest? Później patrzę, że no to w sumie tak blisko i nie blisko, to się leci chyba 3,5 godziny. Tak, to właśnie jest tak blisko i nie blisko. Tak, a wbrew pozorom to jest blisko. No, wbrew pozorom to jest właśnie tak. Tak, no to teraz obok Izraela, więc a do Izraela dużo osób lata z Polski i do Tel Awiwu na weekend, a już Jordania... Turcja jest... też jest mocno przez Polaków, mocnym takim punktem. A Jordania myślę, że jest... Nie byłem w Izraelu, ale
ale jest godna, według mnie godna polecenia i jest jednym z takich moich topowych chyba kierunków. A wrócisz do Turcji kupić balon? Czy wrócę do Turcji? Chciałbym wrócić do Turcji kupić balon, chociaż teraz są tańsze ceny. Na lot czy na lot. Balonem czy na lot do Turcji? Na lot balonem, bo tutaj nakreślając o co chodzi, to miałem okazję lecieć, chyba o to chodzi, tak? To miałem okazję lecieć balonem w Kapadocji w Turcji i rozkminiałem to, czy jest sens kupić taki balon i tam latać, ponieważ w takim jednym balonie może lecieć 20 chyba albo 25 osób, no, coś takiego a tam jedna wyliczały. Osoba płaci 250 euro przed pandemią. To pomyśl sobie, ile jest z jednego lotu balonem pieniędzy, ale w chwili obecnej z tego co wiem i z tego co tak piszą mi też ludzie na Instagramie, bo byli teraz niedawno, to te ceny z 250 euro spadły na przykład na od 60, 80 do 100 euro. A, czyli można sobie nie wiem, czy się opłaca. No, biznes może tak, ale opłaca się teraz pojechać, polatać tak. Balonem. Co oni tam mają tak, że starają się latać dużo, bo to wiadomo, że to jest biznes. I też Kapadocja to jest miejsce, mimo tego, że turystyczne i ja bardzo zabraniałem się, żeby tam jechać, bo stwierdziłem, że nie, tam nie jadę, bo to jest za bardzo komercyjne. Tak właśnie Kasz powiedział mi, jedź, nie pożałujesz. I rzeczywiście to było kolejne miejsce, które jest jednym z lepszych miejsc, jakie widziałem w życiu, mimo tego, że turystyczne. I oni latają bardzo często, bo oni latają tam z 365 dni w roku, to wiem, że chyba 280 dni to jest latane. Ale czasami jest się na przykład na 3 dni, to się nie trafi tak, że żadnego dnia nie lata, bo to kwestia wiatru. No tak. I to tylko można o wschodzie słońca latać, wieczorem chyba już nie można, to są kwestie jakiejś fizyki, nie wiem czego, ja się nie znam na tym. Ale wiem, że tam wszyscy mówią, że można latać balonem tylko rano, a wieczorem już nie. I to jest także tak, że oni na dzień wcześniej ci mówią, czy będzie lot, czy nie. Więc czasami możesz czekać 3 dni i nie być w ogóle lotu, a czasami może być 3 dni i możesz zobaczyć sobie balony i z dołu, bo to też jest świetny widok, i z góry tak samo. A robiłeś wtedy też takie zdjęcia? Tam, bo to widok, nie, widok świetny był. Ja byłem tylko z góry widziałem, bo byłem chyba 4 dni i tylko raz właśnie latało i musiałem wybrać między albo z dołu, albo z góry i stwierdziłem, że dobra, z góry. A jeszcze wracając troszeczkę do sprzętu, ubezpieczasz jak wyjeżdżasz ten sprzęt? Jest to nie jest łatwy temat, bo ja właśnie jestem też podczas dużego researchu, jak zrobić, żeby sprzęt był ubezpieczony. I mój sprzęt jest, wydaje mi się, że też nie mam jakiegoś super drogiego sprzętu, ale gdy się skumuluje laptop, telefon, a ja mam też zawsze dwa telefony na wszelki wypadek, gdyby ktoś mi ukradł, albo bym zgubił, albo nie wiem, cokolwiek by się stało, więc mam zawsze też drugi telefon. Powerbanki, dron, aparat, dwa tam obiektywy i tak dalej, i tak dalej. To jest rząd pewnie około 30 tysięcy złotych i nikt, żadna ubezpieczalnia nie chce ci ubezpieczyć na taką kwotę. Można to zrobić, ale musisz ubezpieczyć każdy sprzęt oddzielnie. Firmy ubezpieczeniowe ubezpieczają do kwoty 5 tysięcy złotych. W sensie, że wartość ubezpieczenia, które możesz uzyskać po na przykład strakcie sprzętu, to jest 5 tysięcy złotych. Więc jeśli ja ubezpieczę wszystkie sprzęty za 30 tysięcy złotych i później dostanę 5, to mi się to kompletnie nie opłaca. Ale czyli pojedynczy sprzęt, ale na max 5 tysięcy jeden aparat. Znaczy w sensie tak. Jedna rzecz. Czyli po prostu musisz sobie kupić tanie laptop, a nie z Maciem latać. No wiem, ale... nie, śmieję się. Nie, no wiem. Ale nie, w sensie też śmieję, bo po prostu nie ma takiego ubezpieczenia na rynku. Przynajmniej z tego mojego researchu, który robię już z miesiąc. I też gadam z różnymi ubezpieczycielami i też gadam z osobami, które podróżują i się na tym i też robiły te researche i szukały i nie ma takiego czegoś na razie. Przynajmniej nie dało nam się znaleźć. Boisz się trochę o sprzęt podróży? Wiesz co, ja trochę tak podchodzę do tego, że to tylko sprzęt, ale z drugiej strony wiem, że też są ogromne pieniądze i mam go zawsze przy sobie. Mimo tego czasami dostałem rzeczy w hostelu, to sprzęt zabieram i chodzę z nim cały czas, więc na ile to jest bezpieczne i na dostawianie, a na ile trzymanie go cały czas ze sobą, to też jest jakby sporny oczywiście temat. Więc tak, ja się boję o sprzęt o tyle, że no jakby nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Więc staram się nie obnosić z nim jakoś super. Niestety, ale z aparatem no jakby się nie da nie obnosić. Jest taki jeden fajny trik, co ci mogę podpowiedzieć, no. A propos aparatu, że
fotografowie, którzy często jakieś robią sesje za granicą, czy chodzą z aparatami takimi, wiesz, swoimi, którzy służą do pracy, które są no, jednak drogie. Przeważnie te aparaty wszystkie są czarne. Czarną taśmą izolacyjną zaklejają model i markę aparatu, żeby ktoś na szybko nie mógł sobie sprawdzić, jaki masz model i ile on jest warty. Tak, myślę, że to ma to sens. No, mój aż tak warty nie jest, ale na przykład mam tak, że laptopa rzeczywiście obkleiłem jakimiś nalepkami, żeby nie widać, co to za laptop, więc to też tak, nie jest... Tak, bo na przykład w Nikonie obiektywy mają złote emblematy jakieś. No wiadomo, widzisz coś złotego, to już, że to jest drogie. A nawet te podstawowe obiektywy, po prostu mają taką kolorystykę, no to jakąś taśmą czerwoną, zieloną, że ten obiektyw jest jakiś taki, wiesz, nie? Żeby nie kusiło na przykład. Bo ja jeszcze, wiesz, najgorsze jest to, że jak robisz YouTube'a jeszcze, czyli musisz nagrać film, to dodatkowo oprócz tego, że masz aparat, to masz jeszcze włochatą kulkę, która jest mikrofonem i która więcej robi jeszcze show chyba wokół tego niż jakby sam aparat. Aparat czasami sobie wisi, możesz sobie ten, ale jak idziesz z nim i musisz mieć ten mikrofon i też ten, się nazywa headset, który jest tym mikrofonem takim, żeby wiatr niwelował, no to już robi, wszyscy na to ciebie patrzą nagle, nie? Nie boisz się właśnie tego, że zwracasz na siebie uwagę tym sprzętem? Boję się, że to jest też, no nie wiem, jakby boję się, ale nie, jakby albo to przemogę ten strach, albo tego nie zrobię, no. Albo mogę siedzieć w hostelu i to nagrywać i mówić, co się wydarzyło w ciągu dnia, albo to nagrywać, więc też odnośnie sprzętu, mi na przykład brakuje takiego mikrofonu do aparatu, który jest z dwóch stron, bo ja vlogując, jak mam na przykład, pokazuję siebie, to obracam mikrofon w moją stronę i jest jakby do przodem, do mnie, ale czasami jest tak, że chcę też pokazać na przykład na straganie, i chcę skomentować to, więc muszę ten mikrofon obrócić. To jest trudne, że przynajmniej ja nie mam na razie i nie widziałem, żeby cokolwiek miał mikrofon, który jest dwustronny. Mm-hmm. To jest coś, czego mi brakuje. Nie myślałeś o... Ma to takie przypinane, bezprzewodowe. Przypinane. No, kolejne kable, nie? No bezprzewodowy jest, wiesz, to jest taka przypinka, kostka. Okay, tutaj tylko, tak? Okay. Tak, że masz przy ustach, jeżeli wiesz, coś komentujesz, no to masz przy... No może to by było... Może to kolejny sprzęt. No to nie jest, może nie jest ciężkie. Ale kolejne do ładowania. Może ma jakąś taką wtyczkę w miarę, wiesz, bardziej uniwersalną, a nie jakąś dedykowaną do danego sprzętu. No właśnie o to chodzi, nie? Bo jak sobie popatrzysz na te wszystkie sprzęty, to masz inną ładowarkę. No teraz chyba wejdzie ta ustawa, nie? W przyszłym roku, czy kiedyś, to nie wiem kiedy dokładnie, ale że wszystkie telefony mają mieć tą samą ładowarkę. No ale na przykład ja mam iPhone'a i już ta ładowarka pasuje tylko do niego, więc jeśli zmienił w przyszłości, no to... Musisz sobie kupić nowego iPhone'a. Tak, no bo mi się wydaje, że pewnie prędzej czy później, ale tak, ale to ten problem z kablami, że masz, nie wiem, ja mam dwa powerbanki, jeden ma stare wyjście, takie USB, a drugi ma już USB-C, no i muszę mieć tylko do tego powerbanka ten drugi kabel, bo w sumie innych sprzętów już tego nie potrzebuję. Czyli najgorzej, najbardziej ci przeszkadzają te kable. Tak, to jest jakby moja zmora i zawsze uważam, że to jest największy problem podróży. Może nie, ale jakby, ale tak, ale to jest coś, co mi przeszkadza bardzo. Ilość kabli, które muszę ze sobą zawieźć. A czego się najbardziej boisz w podróży? Czego się najbardziej boję w podróży? No Jezu, ciężkie pytanie. No pierwsze, co ci przychodzi do głowy, no to ja wiem, że ty już wiesz. Nie wiem właśnie. Bo ja się boję... Chyba właśnie takie sytuacje, które rzeczywiście są kradzieżowe, albo chyba boję się, że ja do tej pory nigdy nie miałem możliwości, może to jest ze słowa w ogóle, okazji być w szpitalu, a ja jestem w jakimś kraju. Znaczy byłem, ale tak tylko, że na przykład nie leżałem, bo się nic nie wydarzyło, tylko zaszedłem, na przykład miałem coś problemy z gardłem, dostałem jakieś leki i wyszedłem, ale ja jestem bardzo kiepski w takich operacyjnych rzeczach typu później odbieranie pieniędzy od ubezpieczyciela, ja pewnie o czymś zapomnę, ja nie przeczytałem tego regulaminu, tam pewnie coś trzeba było powiedzieć, podpisać, coś pobrać, ja tego nie wiem. Ja tak samo jestem kiepski, nie wiem, w płaceniu rachunków w Polsce i tak dalej, więc takie rzeczy bardzo operacyjne. To ty jesteś ten, co czynszu nie płaci przez rok? To nie, ja jestem tym, który ma taką umowę, w której musi tylko wysyła pieniądze, i przy wynajmowaniu mieszkania i nie mam i nie muszę płacić rachunków, bo jakby już w tej kwocie są rachunki,
Więc ja jakby w swoim życiu, mimo tego, że już trochę lat mam, nie płaciłem nigdy rachunków. No a za telefon? Mam taką umowę z tatem, który ja mu przelewam kasę, a on płaci. To robi, czyli płacisz tacie za rachunki. Tak, ale mimo wszystko nie wiem, gdzie on to wysyła. Może go nie wysyła. I zaraz przyjdzie ci. To jest takie coś, że trochę to jest takie dla mnie, to jest moja ułomność życiowa, że ja jeszcze nie... Na przykład mam tak samo z samochodem. Ja mam samochód służbowy w chwili obecnej. Więc ja na przykład jadąc do mechanika, ja zdaję i koniec mojej. Czyli jakby ci mechanik powiedział, że trzeba wymienić bulbulator za 2000, to byś zapłacił. Nie, bo właśnie ja nie płacę za to. A ty nawet nie płacisz za to? Nie. Jak godziłeś, no bo rzucasz taką super pracę. No. Nie będziesz miał samochodu. Ale jak będę do granicy, to po co mi samochód? No, przemieszczać się. A to sobie no wynajmniesz, no, to wynajmiesz sobie i dalej nie będziesz miał problemu. Ja na stopach będę jeździł. No, na stopach. Ale tak, jakby jest to duża decyzja moim zdaniem, bo ja jakby decydując się na porzucenie pracy, nie będę miał miesięcznego przypływu pieniędzy. Będę bezrobotnym. Czyli tutaj wrzucimy link do Patronite'a? Tak, o, to sobie muszę zrobić jeszcze. Ale jeszcze nie zrobiłem, więc wszystkie linki, które tam, gdzie wpłacać, jakieś zbiórki, wszystko wrzucamy na dole. Nie no, też żeby nie być takim, no nie po to przepracowałem w korporacji przez 10 lat, żeby nie odłożyć jakichś pieniędzy. Decyzja zapadła, pożegnanie z pracą będzie i co, no zobaczymy, co się wydarzy, jolo. No tak, jesteś młody, więc poradzisz sobie. Dokładnie. Jak, najwyżej, nie, jak teraz, to kiedy? Dokładnie. Kiedy? Jak będę miał 50, 60, 70 lat, no wtedy już jest trochę za późno, się już nie chce też. A jak wcześniej godziłeś sobie podróżowanie z pracowaniem w korpo? Wiesz co, no, jeszcze to robię, bo jeszcze pracuję. No bo urlop na półtora miesiąca? Wiesz co, wtedy to akurat byłem między zmianą pracy, między jedną a drugą, ale taki miesięczny urlop czy 3 tygodnie to mam trochę wynegocjowane podczas rozmów o pracę, że ja chcę minimum raz w roku mieć dłuższy urlop niż 2 tygodnie. I to jest coś, co możesz sobie powiedzieć na rozmowach, że tego potrzebujesz. I tak naprawdę nie oszukujmy się, ale twój pracodawca i ty możesz tak zarządzić wszystkimi rzeczami, że te 3 tygodnie to firma nie upadnie w 3 tygodnie, jak cię nie ma. Chyba, że to gastronomia, ale... Albo twoja własna firma. To tak, wtedy może być problem, ale jeśli jesteś na etacie u kogoś, to firmy sobie poradzą. Tak samo ja trochę zawsze, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, czy nie, ale no załóżmy, że ktoś... Są macierzyńskie urlopy i też jakby człowieka nie ma przez rok i ona przed wraca. Ja nie mówiłem przecież, że za rok ja nie wrócę do pracy, nie? Mhm. Więc jakby są osoby, później chwilowo nie ma, później wracają i też później będą pracować. A wracając tylko do tematu, bo szedłem trochę na bok odnośnie tych 3 tygodni urlopu, czy też radzenia sobie z podróżami. Ja też wszystkie moje dni urlopowe spędzam w podróży, a nie tak, że biorę sobie urlop na przykład na to, żeby posprzątać mieszkanie, czy załatwić lekarza, czy cokolwiek innego. Też jeśli już biorę na przykład czwartek, piątek, poniedziałek wolny, to od razu nie jadę na przykład sobie oczywiście gdzieś tam posiedzieć po prostu, tylko ja staram się gdzieś tam popodróżować trochę. Ciężko pracujesz cały rok, żeby potem sobie móc gdzieś tam wyjechać. Tak, raczej staram się ciężko pracować, bo też staram się, znaczy może nie staram się robić nadgodziny, ale robię nadgodziny czasami, przez co później mogę je odebrać i mogę, tylko trzeba oczywiście umieć rozmawiać na temat odbierania nadgodzin i jeśli dobrze umotywujesz, dlaczego musisz odebrać te nadgodziny, to je możesz odebrać. Wtedy się ma więcej czasami niż 26 dni urlopu. No tak, bo niektórzy możesz sobie odebrać, albo niektórzy mogą ci zapłacić za te nadgodziny. Tak, no to kwestia trochę polityki firmy, ale to też możesz pewnie sobie wynegocjować albo porozmawiać o tym. No, pieniądze też nie są złe za nadgodziny, tylko aby coś się wydarzyło, żeby to były albo pieniądze, albo odbiór, a nie nic. Po prostu robienie nadgodzin jest z mojej perspektywy zabieranie mojego życia. No które tak. Jakby i tak poświęcam w dużej mierze na pracę. Okej. Okay. Mówiłeś, że podróżujesz po to, żeby poznać inną kulturę bardziej, niż oglądać zabytki, jeździć po muzeach. Ale tak się zastanawiam, ale po co ty to wszystko nagrywasz i robisz zdjęcia? Zdarzały mi się podróże przed tym, jak nie prowadziłem żadnego kanału ani na YouTubie, ani na Instagramie nie nagrywać. Ale gdzieś tam, to chyba jest kwestia osobowości. Jednak, bo to takie jednak trochę robienie show-offu wkoło siebie i czasami trochę chęci
No to na pewno, znaczy nie wiem, czy to jest to, ale tak sobie teraz rozkminiam, czy to też trochę taka chęć atencji, chęć pokazywania właśnie, jakaś tam chęć edukacji też ludzi, bo wiem, że w tych swoich materiałach takie świadome podróżowanie przemycać i mówić o nim. No i też to, co powiedziałem wcześniej, że ten feedback od ludzi, który jest fajny i przyjemny, nie zawsze oczywiście, są hejterzy, to sprawia, że ci się chce to robić. Plus moimi największymi fanami jest mój tata na YouTubie, a mama na Instagramie. Mama siedzi na Insta? Tak, mama bardzo siedzi na Insta i ogląda moje relacje po 30 razy dziennie, a tata tylko pisze, czemu nie ma jeszcze filmu, a miał być w niedzielę o 12. Mówię, tata, ale ja na przykład pracuję od poniedziałku do piątku, od 9 do 17 lub 19. Ja mówię, trzeba było się nie brać do tego YouTuba, jak nie masz czasu. Czyli tata jest twoim motywatorem? Tak. A boją się o ciebie, jak sobie wyjeżdżasz? Tam masz kontakt z nimi właśnie? Mam kontakt z nimi, boją się bardzo, szczególnie moja mama chyba, tata też pewnie, ale tata mniej o tym mówi. Przy każdej podróży moja mama próbuje mnie przekonać, że jeszcze może mi oddać pieniądze za bilet, żebym nie leciał. Więc tak, boją się, ale chyba już są trochę przyzwyczajeni i już jest mi też łatwiej rozmawiać z nimi, oni też łatwiej to przyjmują niż na przykład takie, nie wiem, 4-5 lat temu, gdzie ja wtedy zaczynałem tak podróżować i samotnie i tak dalej. Wtedy było trudniej, a teraz jakby już takie mają podejście, okej. Szczególnie, że, no nie szkulmy się, no w każdym kraju gdzieś tam są i Polacy, czy to w Uzbekistanie, czy w Iranie, no jakby znajdziesz tam i Polaków, i jakichś ludzi, którzy też tam podróżują, z nimi się spotkasz. Ja spotykam praktycznie Polaków w każdym kraju, w którym się znajduję, szczególnie mając też zasięgi na Instagramie, to często ktoś twoje konto na przykład prześle do innej osoby, która jest dana w tym kraju i ta osoba się odezwie, może pójdziemy razem coś zjeść i tak dalej i takie rzeczy się robi i się łączy też w kraju. Podczas podróżowania, więc to jest też fajne bardzo. Bo w dzisiejszych czasach chyba nie ma problemu, żeby z zagranicą skontaktować się raz na jakiś czas. No nie, myślę, że większość miejsc na ziemi ma dostęp do internetu. Oczywiście są jakieś tam pustynie, stepy i tak dalej. No, możesz sobie kupić od Ilona Muska przecież teraz. Można właśnie, nie wiem czy nie zainwestuję w to właśnie, ale jeszcze pewnie chwilę to potrwa. Ale no ja kupuję kartę lokalną i mam internet cały czas. To nie jest tak, że... No chyba, że jestem na pustyni. No to... Czyli bazujesz sobie na właśnie lokalnych jakichś tak, tam kartach, że... Tak, jakby pierwsza rzecz, którą robię, to kupuję lokalną kartę, chyba że tak jak w Uzbekistanie nie było możliwości na lotnisku. Ale tak, kupuję od razu, kupuję pakiet internetu, no bo jakby numeru nie potrzebuję. Teraz w ogóle to co jest ciekawe, tak w Turcji, czy to było chyba w Turcji? Gdzie dostawało się numer telefonu, ale tylko z internetu. Nie można było dzwonić, tylko był internet. A tak naprawdę w podróży tylko to jest potrzebne. No to super opcja. Więc takie opcje są i ten internet zawsze, raczej się ma. Bo w podróży publikujesz raczej tylko zdjęcia, nie montujesz wideo będąc w podróży? Na YouTube nie montuję wideo. Przynajmniej do tej pory nie montowałem, bo może to się zmieni. Mam taki plan. Chciałbym, żeby to się zmieniło. A głównie to jest Instagram na bieżąco, czyli zdjęcia, jakieś tam filmiki, które są głównie nagrywane do telefonu lub jakieś tam takie kompozycyjne rzeczy, typu jakieś reelsy teraz, TikToki i tak dalej. Jesteś na TikToku? Jest na TikToku, ale to nie umiem tego robić i raczej się tam bawię tak w śmiechy, chichy niż jakiś jakościowy content, więc nie polecam. Czyli śmiechy, chichy, to zapraszamy na TikToka, link w zestawie linków. Tak. YouTube to jest bardziej jakby relacjowanie takiej całościowej mojej podróży, a Instagram to jest takie, zdarza mi się mówić o tym, że jestem w podróży, ale zdarza mi się też mówić o tym, że właśnie byłem u lekarza i zlecano mi badanie u proktologa na przykład. No widziałem ostatnio, że... I ludzie, to jest to ciekawe, jakby ludzie, i ja tak samo nie wiem takich rzeczy. Na przykład nie wiedziałem, co robi proktolog i dlaczego. I jak mi pan lekarz powiedział, że no teraz niech pan pójdzie do proktologa i się przygotuje do badania, no to ja nie wiedziałem, jak wygląda przygotowanie do badania. I na przykład to, że w internecie pisze ci, że masz nie pić kawy na 2 dni wcześniej, to nagle dowiadujesz się, że musisz sobie zrobić lewatywę. I nie wiesz, jak to zrobić kompletnie. I takie rzeczy są na moim Instagramie.
Dobra reklama. Dobra reklama Instagrama. Na pewno dużo ludzi znajdzie tam bardzo różny content. Tak, codziennie co innego. A TikTok tylko śmieszki. Tylko śmieszki, co nie warto na razie. Ale będzie bardziej jakościowe, mam nadzieję, w podróży. Czego ci brakuje najbardziej w podróży? Zastanawiałem się ostatnio nad tym, czego mi będzie brakowało wyjeżdżając za Polskę, co mi będzie brakowało. I to jest taka jedna knajpa w Warszawie, której myślę, że będzie mi brakowało. Czy jednak McDonald's? Tak, dokładnie, nie ma w Uzbekistanie nie ma McDonald'a chyba. Nie, to jest tak jak najpierw, nie wiem czy mogę robić reklamę, ale chyba zrobię Miss Kimchi. To jest coś super, tego naprawdę będzie mi brakowało. A oprócz tego, to myślę, że znajomych jednak i rodziny, bo jakby mimo wszystko, że ma się ten kontakt i jako ja też mam dużo znajomych, którzy też dużo podróżują i się łapiemy gdzieś tam na świecie, i gadamy też często w internecie, przez internet i tak dalej. To i tak mimo tego taki kontakt face to face, myślę, że tego będzie brakowało. Bo nie da się utrzymać kontaktu też ze wszystkimi ludźmi w podróży, szczególnie, że w podróży się bardzo dużo dzieje i nagrywać, robić Instagrama, YouTube'a, rozmawiać z rodzicami, rozmawiać z jakimiś tam odpisując na wiadomości. No, tego czasu tam wbrew pozorom nie jest tak dużo. Chyba tego najbardziej. Czegoś jeszcze? Chyba za Polską aż w chwili obecnej nie będę aż tak mocno tęsknił. Polska kuchnia? Czy przyzwyczajasz się do lokalnej kuchni? Dla ciebie jedzenie nie jest... To ja jem to, co jest. Tak jak mówię, no mogę zjeść to, ten ryż z mięsem, jest okej. Okay. Jakby przynajmniej nie burczy mi w brzuchu. Ale tak, no zawsze po powrocie jem pierogi ruskie. Albo ruskie? Po prostu tylko albo z kaszą gryczaną i serem mojej babci. Ale tak, polską kuchnię to trochę tak, ale nie jakoś. Czy jak coś, to będziesz najbardziej za pierogami tęsknił? Za pierogami i za Miss Kimchi. Za pierogami. Jakkolwiek to brzmi, ale damy link do Miss Kimchi i powiemy, co to jest. Tak. To nie jest lokal nocny. Nie, to jest dobre. Ale jedzenie. Można zjeść tam do późna. Tak. Pewnie. Mam dla ciebie jeszcze jedno pytanie, które może być oderwane od tematu, ale zadaję i zawsze mnie to bardzo ciekawi. Co ludzie na to odpowiedzą? Co byś powiedział 18-letniemu sobie? Żebym nie robił rzeczy, które są wbrew mnie, cokolwiek. To znaczy, że na przykład studiowałem finanse i rachunkowość i germanistykę i w chwili obecnej nie mam skąd rzeczy, nie robię ani nic z germanistyką, ani nic z finansami. Nie jestem też, gdzieś tam byłem zawsze w matematyczno-fizycznych klasach i tak dalej i wszyscy szli w te matematyczne rzeczy. A ja mimo tego, że lubiłem tą matematykę, to nie czuję się dobry, super świetny w finansach. I tak jak stwierdziłem, że skończę te studia i to będzie coś może fajnego, tak jak się szczerze, to się na nich męczyłem i skończyłem je tylko po to, żeby je skończyć, ale w chwili obecnej nie wiem, czy to nie był stracony czas. Na pewno jakoś to mi dało i rozwój i ukształtowało moje myślenie i dzięki temu, że tu jestem, to też miało duży wpływ, ale trochę zrobiłem to wbrew sobie i takiego czegoś, że dobra, bo moi znajomi to robią, wszyscy idą na te finanse, jakieś inżynierzy i tak dalej, no to ja też. A czy to sens, czy nie? Chyba nie. Chyba właśnie trochę... Wtedy myślałem, że to jest sens, a teraz jakby sobie tak z perspektywy czasu mówię, chyba bym nie robił sobie takiego, że nie czuję tego w 100%, to robię mimo wszystko. A nie zacząłbyś wcześniej podróżować? Podróżuję już długo, bo ja zacząłem podróżować naprawdę z moimi tańcami ludowymi, których tańczyłem. I to były takie pierwsze momenty. Pierwsze podróże, bardziej wyjazdy jakieś na festiwale, no to były już w podstawówce i tam takie chyba mnie zaszczepiło, że ja chcę jeździć może wcześniej bym zaczął podróżować tak właśnie nie jako zespół ludowy, tylko sam, bo to jest całkiem inaczej, no bo wiadomo, że w zespole musisz tam dostosować się do śniadania, obiad, kolację. Wycieczka zorganizowana. Wycieczka trochę zorganizowana, a to podróżowanie samemu pewnie bym trochę wcześniej latał, to prawda. Ale to też się wiąże gdzieś tam i z finansami, no i oszukujmy się, podróżowanie kosztuje, mimo wszystko, że są osoby promujące, że da się podróżować bez pieniędzy, ale pytanie, na ile to jest fajne i etyczne w ogóle. Bo jedziesz i prosisz o jedzenie ludzi, którzy są najczęściej biedniejsi od ciebie. Więc
czy to jest etyczne? I poświęcasz czas na kombinowanie, na szukanie pieniędzy. Tak, no wiadomo, to wiesz, no to jest jakby jeżdżenie na stopa, jakby, no to nie uważam, że to jest spoko, ale no jakby już jakby nie mając, znam takie osoby, które podróżują z zerowym budżetem i tylko liczą na to, że ktoś im coś da, ktoś im coś pomoże, no to to już jest takie trochę nie do końca, znaczy trochę, nie, według mnie nieetyczne. W sensie, że to jest, to jakby żyjemy w takim miejscu i myślę, że w dobrym miejscu żyjemy na świecie, gdzie mamy dużo większe możliwości niż wiele innych narodowości, więc czy jest sens wykorzystywać? Może lepiej jednak samemu sobie coś zarobić i później pojechać i dać też zarobić komuś gdzieś niż wykorzystywać ich gościnność. Ale nie masz takiego oporu, że widzisz, że na przykład ktoś jest no, dużo biedniejszy w innym kraju, a cię gości i tak ci daje wszystko i jest taki otwarty i nawet nie chce za to pieniędzy. Nie, chyba aż tak to nie mam. Nie, bo to jest tak, że to też się trochę wyczuwa i myślę, że to też zależy od sytuacji oczywiście, bo są momenty, w których wiesz, że ktoś robi to dla pieniędzy i myśli, że ty zapłacisz, a są momenty, gdzie masz taką rzeczywiście ogromną otwartość i chęć pokazania swojej kultury, chęć pokazania tego, jak ta osoba żyje i tak dalej, i tak dalej. Więc to gdzieś tam ta granica pewnie jest bardzo cienka, ale nie mam z tym problemu i też jeśli jest taka możliwość, tak jak na przykład właśnie przy tym Uzbekistanie, to ja też staram się jakoś tam pomagać, tak? Oczywiście sam to jest o pomocy w ogóle podczas podróżowania, to można zrobić cały oddzielny podcast i tylko o tym rozmawiać, bo to jest tak trudny temat i pomoc właśnie czy to biedniejszym, czy ludziom, którzy się napotyka na drodze, czasami może być to pomoc, a czasami wydaje tobie się, że to jest pomoc, a to może być jednak ta zła pomoc, która później skutkuje czymś, to trochę naokoło to mówię, ale tak, że może to potoczyć się w złym kierunku, tak. Mm-hmm. Faktycznie, to jest dość duży temat, bo czytałem w książce Tomka z Jak to daleko, gdzie podróżował po Afryce, gdzie niektóre kraje są bardzo mocno przyzwyczajone do tej pomocy z zewnątrz, od innych krajów i przez to sami sobie nie potrafią poradzić. No, to jest właśnie temat, który jest ogromnie ciężki przy podróżowaniu i samej promocji podróży. Czy dawać cokolwiek, czy pomagać, to jest też, czy pomagać konkretnej osobie, czy jednak wspierać jakieś fundacje, czy instytucje, które pomagają, to jest też zawsze ciężki temat i jest też masa osób, które dużo bardziej się na tym zajmują niż ja. Czy to właśnie moi znajomi, którzy też jakby już siedzą w tym temacie dużo bardziej, czy jakieś instytucje rządowe też. No ale to jest taki temat, którym ja też nie jestem specjalistą, więc jakoś super nie chcę się wypowiadać, ale jest to ciężki temat i nawet mimo tego, że ja jadąc też chcę czasami pomagać, to zawsze sobie myślę, jak to może skutkować, bo czasami taka nawet zbiórka może później potoczyć się źle i to może być problem dla tej osoby, która dostała nagle pieniędzy i na przykład cała miejscowość mówi o tym, że nagle ta osoba ma pieniądze, nie? Nie wiesz, co się wydarzy później. No tak, no bo tak jak pomogłeś w Uzbekistanie i nagle ta kobieta dostała super pomoc w sumie nie dla siebie, tylko dla szkoły. No tak, ale jakby to ona była bezpośrednią osobą, która pieniądze dostała, więc... I zaraz mogą być komentarze, że ona pewnie też coś dostała, bo no tyle szczególnie, pieniędzy... Szczególnie, że wiesz, jakby to też jakby szkoła i tak dalej. Na przykład w tej sytuacji przynajmniej do mnie nie dotarło nic takiego, że coś się wydarzyło, ale jakby nie wiem, pewnie też wszystkiego może. Może, nie wiem, może się nie wydarzyło, może nie wiem. Nie wiesz, co tam się też, jakby nie jestem tam teraz, nie? Więc różnie może być. Okej. Okay. No to tej pomocy chyba, znaczy o tej właśnie pomocy pogadamy sobie jeszcze na naszym kolejnym spotkaniu na live'ie. I może wtedy ktoś będzie, wiesz, rozwiąże się jakaś fajna dyskusja na ten temat, bo ewidentnie jest to jakiś taki problem, nie? Gdzie podróżując patrzymy na kraje, które są ewidentnie uboższe od Polski, mimo że Polska nie jest jakimś super bogatym krajem i jest taki dylemat etyczny. Ja jestem akurat w takich dyskusjach wielokrotnie, czy zapraszany na jakieś właśnie, czy to warsztaty, czy jakieś konferencje,
odnośnie czy pomocy, czy porównywaniu Polski do innych krajów itd., itd. Tu jest tyle, jakby w sumie można się przyczepić wszystkiego i niczego. I ja też często właśnie sam zastanawiam się, przed nawet coś powiem, czy to w podcaście, czy na YouTubie swoim, czy na swoim Instagramie, i zastanawiam się później, myślę, czy to jest dobrze powiedziane, czy ta wypowiedź, nie wiem, nie jest jakimś takim europejskim patrzeniem na świat, nie jest jakąś taką, nie wiem, podejściem krajów, które gdzieś tam tych bardziej rozwiniętych, tak też się nie powinno mówić, ale no, ta perspektywa nasza jest trochę inna, więc nigdy nie będziemy wiedzieli, jak się żyje tamtym ludziom, jeśli nie jesteśmy tamtymi ludźmi. No tak. Nawet jeżeli pojedziesz tam na chwilę. Nawet jeśli pojedziesz tam nawet pewnie na miesiąc, dwa, pół roku, to i tak gdzieś tam ten system pewnie inaczej dotyczy tamtych osób, a inaczej osoby, która przyjechała na trochę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Za dzisiejszą rozmowę. Dużo tematów? Dużo. Ale myślę, że ważnych, więc... Znaczy, ważnych i mniej ważnych, ale myślę, że bardzo mi przyjemnie się rozmawiało, więc dziękuję bardzo. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia.